Target hit. Porsche, five and a horse, I'm ready for war. I'm coming for throws to turn to a ghost. I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Maneuver in silence, then let them in. Talk up their body, get another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game, so they stay on their toes. Stay in the lane, I'm staying on the road. I can play with the pros, rookies, so they overlook me. Then I double up again, none of their nose. None of them cold, they just got lucky, but never. Tak, nie przeciaraj oczu. To była właścicielka tego samochodu, Ola. I to świadczy o tym, że RS-y są po prostu dla każdego. Nie będziemy się z Dominikiem na pewno spuszczać nad tym, jak ten samochód przyspiesza, bo przyspiesza bardzo dobrze. Nie będziemy się też spuszczać nad tym, jak on skręca, bo skręca bardzo dobrze. Po prostu chcemy pokazać Wam różnicę między Audi SQ8, które mieliśmy na swoim kanale, i tą najwyższą możliwą wersją, czyli RS Q8. Że jeśli będziesz chciał sobie kupić taki samochód i zastanawiasz się, czy SQ8 Ci wystarczy i może warto dopłacić do RS-a, to mam nadzieję, że ten film rozwieje Twoje wątpliwości i wybierzesz RS Q8. Give me some spill. Remember I was really on the block like Tetris, just to give me some chill. So if you don't think I'm doing my weed lighter than I think I'm doing my Rozacznijmy tak naprawdę od najważniejszego. 4-litrowa V8, która tutaj jest wsadzona, na dwóch turbinach w serii produkuje 600 koni i 800 N. Ten samochód został troszeczkę wzmocniony w Power Division i teraz mamy tutaj 780 koni i ponad 1000 Nm momentu obrotowego. A to jeszcze nie jest koniec, bo właścicielowi to się już po prostu znudziło i chce więcej. Dlatego będzie tutaj wkładał turbo sprężarki hybrydowe, żeby ten samochód wypluł ponad 900 koni. Moim zdaniem teraz ten samochód jest bardzo, bardzo szybki, ponieważ setkę robi w 3,4 sekundy. Nie będziemy z Oskarem skupiać się na tym, jak ten samochód przyspiesza. Po prostu zobaczcie sami, ponieważ to, jak to auto osiąga 100 km na godzinę, przechodzi ludzkie pojęcie. I nie, ten materiał nie został przyspieszony. Ten samochód naprawdę tak się rozpędza, jak bełt wystrzelony z kuszy. Coś niewyobrażalnego. Zacznijmy od tego, że samą mocą i przyspieszeniem człowiek nie żyje. Q8 kupuje się w jednym celu, po to aby mieć komfortowe auto, którym będzie można jeździć bez obawy o felgi oraz krawężniki, do tego żeby patrzeć z góry na wszystkich wokół, a nade wszystko mieć możliwość jechać po autostradzie z prędkościami, jakimi nie powstydziłyby się z szybkie limuzyny. Generalnie Audi RS Q8 to tak naprawdę podrasowana, szybsza i lepiej wyglądająca Q8, czyli samochód po prostu rodzinny, duży, wygodny, komfortowy. Taka jest właśnie Q8 i możecie pewnie zauważyć, że ten samochód jest cały czarny. Ma czarne felgi, czarny lakier, czarne listwy, czarne szyby, jest po prostu all black. Jedyne czego nie ma czarnego to końcówki układu wydechowego, one są srebrne. Wczoraj mieliśmy okazję być na płycie poślizgowej i sprawdzać sobie, jak samochody zachowują się podczas kontrolowanego poślizgu. I muszę Wam powiedzieć tak, mieliśmy Huracana, mieliśmy M5 i mieliśmy to Audi RS Q8. I z tych trzech samochodów RS-ka prowadziła się najpewniej. Ani nie wyjeżdżała dupą, trochę płużyła przodem, było bezpiecznie, przewidywalnie. Jedna kontra, samochód od razu robił to, co chciałeś. Czyli nie dość, że auto jest mega szybkie, to jeszcze bardzo bezpieczne w prowadzeniu. I to zawsze podkreślamy w testach, obojętnie jakiego Audi RS. One po prostu dobrze się prowadzą, każdy może tutaj usiąść i dobrze pojechać tym samochodem. Poniekąd jest to wada tego samochodu, ale no umówmy się, takie coś musi być w tych czasach, w każdym aucie i tak po prostu musi być. Nie ma takiej sekundy, że przyspieszając tym samochodem czułbyś się niepewnie i czułbyś się po prostu zagrożony. To nie jest BMW M5, to nie są jakieś inne sportowe samochody. RS-y to są po prostu RS-y. Bezpieczeństwo i potężne osiągi.
Różnic w prowadzeniu między SQ8 a RSQ8 jest naprawdę bardzo dużo. Samochód prowadzi się pewniej, jest też trochę sztywniejszy i nie czuć tej masy, nie czuć tej ciężkiej V8 na przedniej osi. Dodatkowo w zakręty i w ciasne winkle wchodzi o wiele chętniej i wychodzi z nich też o wiele chętniej. Swoją drogą RSQ8 to był najszybszy SUV na Nürburgu. Niestety tą pałeczkę przejęło Porsche Cayenne GT. No dobra, ale skąd my się tutaj w ogóle wzięliśmy? Tutaj w Katowicach. Otóż naszą wizytę zawdzięczamy wypożyczalni samochodów FCT24, czyli Future Car Transport 24. Dzięki uprzejmości i miłości do samochodów chłopaki z FCT udostępnili dla nas samochody, które możecie zobaczyć w serii filmów z Katowic. A teraz kilka słów o wypożyczalni, która w swojej flocie ma niemal 300 pojazdów. Znajdziecie tutaj samochody wszystkich klas, od aut miejskich, takich jak Fiat 500, po superkary, takie jak McLareny, Ferrari czy Lamborghini. Samochód możecie odebrać z wyznaczonego miejsca lub zażyczyć sobie transport bezpośrednio pod dom. FCT24 to przede wszystkim bezpieczeństwo i przyjazne warunki. Mówiąc krótko, znajdziecie tutaj auta na każdą kieszeń i dla każdego. Na jeden dzień, weekend, miesiąc lub jeszcze dłużej. Po obejrzeniu tego materiału wbijajcie na fct24.pl i obczajcie ich ofertę. Jeśli chodzi o wygląd samochodu, to Q8 możemy sobie kupić w pakiecie S-Line. I ten samochód rzeczywiście dobrze wygląda. Wygląda sportowo. W przypadku tego auta różnic jest troszeczkę więcej, ponieważ zderzaki przednie oraz tylne, w ogóle samochód wygląda troszeczkę inaczej. Jest bardziej agresywny, te zderzaki są szersze, mają większe otwory, żeby te powietrze miało gdzie wlatywać i chłodzić silnik. Natomiast jeżeli się nie znamy, to usuwając wszystkie elementy, czyli te RS, emblematy, możemy tak naprawdę pomylić się, bo nie będziemy wiedzieli, że to jest konkretnie RS Q8. Po prostu ktoś pomyśli sobie, ładna Q8, fajnej konfiguracji. Oczywiście, kiedy ktoś wciśnie gaz do dechy, to pewnie usłyszymy i zorientujemy się, że to nie jest zwykłe Q8, ale uwaga, słuchajcie, jeżeli zamierzasz sobie kupić RS Q8 i myślisz sobie, że wydech jest dosyć głośny, że samochód brzmi hardkorowo, tak bossowo, to w 10% masz rację, ponieważ ten samochód jest mega cichy na standardowym wydechu. Musisz dokupić sobie wydech sportowy, wtedy rzeczywiście zdecydowanie będzie ten dźwięk bardziej gardłowy, bardziej sportowy. Powiem szczerze, jest ok, ten standardowy jest ok, jest fajnie, przede wszystkim dlatego, że możesz jechać w długą trasę, po prostu nie będziesz zmęczony. Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem wydechu, jeżeli lubisz, kiedy tam z tyłu jest huragan, zdecydowanie dokup pakiet sportowego wydechu. Polecam. W przypadku SQ8 tam też był standardowy wydech i muszę Wam powiedzieć szczerze, że te samochody brzmią bardzo podobnie. Tutaj jest różnica jedna, z uwagi na to, że ten samochód ma podniesioną moc, to też inaczej troszeczkę brzmi, ponieważ przeciąga go na obrotach, jest mocniejszy i wszystkie te dźwięki są jakoś tak bardziej odczuwalne, bardziej słyszalne. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Hurry up quick, El Jefe is coming soon. Sit up straight. Jest jeden problem tylko w tym samochodzie, a mianowicie chodzi o skrzynię biegów. Jeśli jedziemy sobie normalnie, spokojnie, no to ona jest ok, no taka można powiedzieć bardzo poprawna. Ale jedna bardzo ważna sytuacja. Kiedy stoisz na światłach i chcesz bardzo szybko ruszyć, puszczasz hamulec, naciskasz nogę na gaz, to jest taki sekundowy lag, gdzie auto niby chce jechać, ale tak nie do końca, dopiero wszystko tu się zapnie i wystrzeliwuje cię do przodu. To mi się trochę nie podoba, no ale takie wartości mocy, takie wartości momentu obrotowego, no to jednak to musi sobie z tym poradzić i przenieść to na asfalt. No i właśnie, skrzynia dostała też od Power Division Soft, co powoduje, że jest bardziej agresywna, szybciej zmienia biegi i przy zmianie biegu jest potężne kopnięcie w plecy. Było w SQ8, ale nie aż tak bardzo odczuwalne jak tutaj w RS-ie. Mogę to porównać do Huracana, bo tam było praktycznie tak samo.
skończmy o dźwięku. Kolejna kwestia to różnice pomiędzy SQ8 a RSQ8. Układ kierowniczy czy zawieszenie niby jest takie samo, ale szczerze? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Nie wiem. Jak nie wiem? Wiem. Porównując RSQ8 do SQ8, czy te samochody są inne, jeśli chodzi o układ kierowniczy, zawieszenie i tak dalej? Teoretycznie nie. Niby to samo, ale jakoś inaczej to jest wszystko skonfigurowane. Ten konkretny egzemplarz ma 23-calowe koła. 23 cale to jest ogromne, uwierzcie mi, to jest ogromne koło i powiem wam szczerze, że ten samochód jest bardzo komfortowy. Kolejna kwestia, te felgi, które są zamontowane na tym konkretnym samochodzie, to są felgi Audi Sport, które są lżejsze niż standardowe. Jeżeli SQ8 wychodzi na zwykłych felgach 20-calowych, to uwierz mi, że na kierownicy będziesz czuł jakąś taką dziwną, dodatkową masę, czyli będziesz miał wrażenie, że samochód nie jest taki jakiś zwinny, jakoś tak troszeczkę ciężej ta kierownica chodzi. Tutaj kierownica chodzi mięciutko, leciutko, tak jakby te koła nic nie ważyły. A uwaga, dodatkowo mamy ceramiczne hamulce. I teraz tak, jeżeli decydujesz się na zakup RS-a, RSQ8, SQ7, SQ8, to zdecydowanie dopłać do ceramiki. Ja wiem, że to jest cholernie duża kwota, bo to kosztuje naprawdę majątek. Ale uwierzcie mi, ten samochód waży sporo, ponad 2 tony, a te hamulce sprawiają, że ten samochód wydaje się być zdecydowanie lżejszy, ponieważ nie męczą się po prostu z tą masą. Jest ogromna różnica. Zdecydowanie polecam dokupić ceramiczne hamulce. Zrezygnuj z czegoś innego. Zrezygnuj z lakieru, zrezygnuj z dodatkowego wyposażenia. Kup sobie ceramikę po prostu. I got a passion, yeah, I got a passion, full static, ready on go. Don't let it unfold. Be smart, if you're ready, let's roll. Feeling like this, you never get in my zone. That's me, man, I'm standing on my own. Man, we ain't one of the same, one of the ways I do this. All of my life. Pomimo tego, że mamy 23 cale, zawieszenie wybiera nierówności świetnie. Jeżeli jeździmy w trybie komfort, praktycznie niczym się nie różni od normalnej Q8, więc jest miękko, przyjemnie i komfortowo. Tak naprawdę nie musisz się martwić o to, że RS-y to są twarde, jakieś wozy drabiniaste, zupełnie nie. Auto jest mega komfortowe, dopiero po przełączeniu w tryb RS2 samochód siada na ziemię, bo się obniża, mamy pneumatyczne zawieszenie w standardzie i to wszystko się usztywnia, sprawiając, że jest bardziej taki sportowy, ale troszeczkę to jest trochę udawane, ponieważ sami wiecie, RS-y, tak jak już Oskar wspomniał, to są samochody dla każdego, do wszystkiego i każdy nimi pojedzie. Tak więc te RS2, które tu sobie można wcisnąć na kierownicy, troszeczkę podniesie obroty, troszeczkę wydech będzie bardziej odczuwalny, bardziej słyszalny, ale koniec końców dalej będzie to porządnie jeżdżąca, komfortowa Q8. Kolejna kwestia. Rozmawiałem z właścicielem, który jeździ SQ8 i powiedział jedną rzecz, że trochę to dziwne jest, trochę go to boli, że ten samochód ma 780 koni, SQ8 ma 507 koni, a auta palą tak samo, tyle samo. Uwierzcie mi, jeżeli kupicie RS-a, to nie myślcie sobie, że ten samochód będzie dużo więcej palił. One palą bardzo podobnie. Im więcej mocy, tym łatwiej się jeździ, bo nie musisz kręcić i utrzymywać go na tych wysokich obrotach, bo samochód ma dużo więcej momentu obrotowego i po prostu jedzie tak bardzo lekko, delikatnie. I to jest fajne. I to jest naprawdę, i to jest fakt, słuchajcie, ostra jazda tym samochodem to jest 20 tam parę litrów do 30, SQ8 jeździliśmy ostrzej i tak samo było, a w mieście paliła 17 litrów, czyli mniej więcej tyle co RSQ8. Pewnie zastanawiacie się, czy warto dopłacić do RSQ8, bo różnica jest odczuwalna. Ja powiem wam szczerze jedną rzecz. Jeżeli nie zależy wam na tym, żeby jeździć RS-em i pochwalić się przy znajomych przy drinku, że jeździcie RSQ8, ponieważ tak będziecie wymawiali tą nazwę, to szczerze kupcie SQ8, wsadźcie do niej 23-calowe felgi, zróbcie softa, zróbcie wydech i po prostu cieszcie się z zajebistego samochodu, który nie będzie kosztował majątku. Ten konkretny egzemplarz kosztuje w katalogu około 800 tysięcy złotych, nawet ciut ponad 800 tysięcy złotych, więc cena jest naprawdę spora. Oczywiście mamy tu pełną praktycznie opcję, bez zaledwie kilku dodatków, takich jak head-up display, ponieważ właściciel nie używa takich jak Bang & Olufsen, który jest w tej pierwszej, można powiedzieć, podstawowej wersji, nie ten rozszerzony 3D. Tak więc kosztuje to naprawdę wór siana. I jeżeli nie chcesz tyle płacić, zdecydowanie kup sobie SQ8, porób sobie tam troszeczkę ją i będziesz bardzo szczęśliwym człowiekiem. Kurde, 82 na godzinę. Dwa biegi.
I już mamy problem, czyli trzeba uważać i zdecydowanie jest ten lag odczuwalny, jest on występujący za każdym razem. Audi popsuło tą skrzynię biegów, robiąc takie coś. Oczywiście jest to zabieg typowo, stricte ograniczając zużycie emisji CO2, natomiast zabierana jest frajda z jazdy. Jeżeli staniecie obok koło X5 czy Mercedesa GLE, prawdopodobnie przegracie za każdym razem, ponieważ ten samochód ma ogromnego laga, jeżeli nie skorzystacie oczywiście z launch controla. Natomiast jeżeli będziecie się już ścigać, to musicie zrobić takie małe oszustwo, czyli zanim się zapali zielone światło, wcisnąć po prostu gaz do dechy, samochód i tak nie ruszy, więc nikt się nie skapnie. Pewnie jeżdżąc RSQ8 usłyszysz, po co ci taki sportowy drogi SUV, przecież on nie jest najszybszy, nie najlepiej skręca i w ogóle takie auto to jest bez sensu. Pozwólcie, że wam wytłumaczę. Wyobraź sobie, że właśnie kupiłeś limuzynę i doceniasz ją za komfort podróżowania, wyciszenie oraz przestronną kabinę. Otóż Q8 właśnie to ci zagwarantuje. Jeżeli kupiłeś sobie BMW z mocnym silnikiem w RWD i wydaje ci się, że zaraz zostaniesz mistrzem zakrętów, to bardzo szybko cię wyjaśni byle Golf z napędem 4Motion i trójeczką z przodu. A jeżeli masz A-klasę z dopiskiem A45S, to okaże się, że wcale taki szybki nie jesteś, bo wiadomo, kierowcy takich bolidów i tak hamują przed zakrętem szybciej niż dostawca pizzy w Matizie. Podsumowując, nie ma samochodów do wszystkiego, ale jest jedno RSQ8, które jest bardzo dobre niemal we wszystkim. Trochę za ciężkie, trochę zbyt mało narwiste, ale bezpieczne, komfortowe i niesamowicie szybkie. A koniec końców, to najlepszy kompromis.